Szukamy następnego, który pokonał Kasparowa. Jest nim Jerzy Razuwajew, arcymistrz. Napisał świetną książkę o Rubinsteinie do spółki z Murach-Wiery. Tam Murach-Wiery pewnie robił rozdział historyczny, a ten szachowy. Był konsultantem albo nawet współpracownikiem Karpowa. Bardzo odpowiedzialny człowiek, taki służbista. Przykładowo taka historia, jak kiedyś wracali z turnieju z Ameryki, mieli lądowanie w Kanadzie, jakoś tak, no nie pamiętam, jak to, w którą stronę to lecieli. Mieli lądowanie w Kanadzie i tam zawodnik o imieniu arcymistrz Iwanow to co drugi, w czasie lotniska rzucił się biegiem, wskoczył na policjanta kanadyjskiego i krzyczał: azylo polityko, azylo polityko, azylo polityko. Azylo polityko krzyczał. Razuwajew go odrywał, ale nie udało mu się. Razuwajew miał jego paszport. Przechowywał wszystkie paszporty jako służbista, kierownik ekipy. No i potem ten reprezentował Kanadę. No nie pamiętam, tych Iwanowów kilku puścił, kraj wiecznej szczęśliwości. W każdym razie tu Kasparow już ma 15 lat. Jak wiemy, Fischer w wieku 15 lat awansował do turnieju pretendentów. Kasparow nie osiągnął takiego sukcesu. Więc jego młody wiek tu nie jest przyczyną porażki. No, gramy spokojnie, ruchy znane, więc nawet ich nie muszę powtarzać. Tak się zaczyna sycylijska. Jeżeli będziemy grać E4, musimy być gotowi do grania obrony sycylijskiej. No i tu Kasparow swój ulubiony wariant Najdorfa. Wariant Najdorfa. I tu po gonie C2 Kasparow przechodzi do bliźniaka wielu sycylijskich nieodzownych komponentów, do systemu Scheveningen. Scheveningen, takie miasto w Holandii, mieszkał w nim Uwe. Mówimy Scheveningen. Tak samo włączymy telewizor i tam mówią Schengen. Nie ma czegoś takiego jak Schengen, jest Schengen. Ale trzeba im wybaczyć, oni są gramotni, tylko niektórzy, większość niegramotnych. To szada. Normalnie, tak białymi grywał Karpow. Nauczył się od Gellera, Jefima Piotrowicza. Król H1 tu się przerzuca hetmana często na G3, żeby patrzył, o jego się tak go się przerzuca, żeby patrzył tam. Wieża E8. Kasparow grywał wieża D8. Niektórzy grywali goniec D7. Osobiście ja preferowałem wieża D8. Ale wieża E8 też jest dobra. I wieża B8. Wieża ucieka spod gońca. Do tej pory Bałaszow, też sekundant Karpowa, pracujący na niego i przegrywający z nim w turniejach wszystkie partie. W trakcie wspólnej pracy grał tak. No dobrze. Goniec F2, to była nowinka, nowe czasy. Goniec F8, goniec stoi dobrze, zasłania ósmą linię, broni G7, broni D6. Na słabości D6 partii wygrać nie można. Wieża E1. Kasparow nie lubił takich, co grali tak miękko. On lubił wejść i wymianę ciosów. A jak gość go tak się mijał. O. B6. Prawie struktura jeżowa. Chodzi tu od jeża, a nie od nazwiska urzędnika.
Czarny ma słabe białe pole. O, ma. Nic specjalnego się nie dzieje. Białe wyjaśnia sytuację w centrum przed atakiem na króla. Grałem prawidłowo. Ten ruch dopiero mi się nie podoba. Taki ruch. Mi w 5, mi w 9. Wieża, a ten gonis jest potrzebny tam na F8, tam lepiej stoi. Wieża z A na D1. Wieża na F1, koniś na G6 i kombinujemy jak Razuwajew. Mówię, Jerzy Razuwajew, bardzo silny szachista, tylko że no, ponieważ pracował między innymi dla Karpowa, nie bardzo mógł się wykazać. Kombinujemy jak Razuwajew, czas start. Skoczek E4, o tu. O tu mu chce zajrzeć w okienko. Zobaczył słabe czarne pola. Zobaczył białe pola. I teraz krytyczny moment partii. Co zakombinował Kasparow? Czas start. No dobra, nie będziemy żyć do końca. I ten ruch, no niestety. Trzeba było stawiać wieżę na D8. Ten ruch przegrywa. Wziął se piona. I po goniec H5 zobaczmy, co nastąpiło. No wracamy szachownicę. Co ma Kasparow grać, biedna sierota? Co ma grać? Skoczek G5 wygrywa. Jednym ruchem zgubił partię. Równym wziął zatrutego pionka. I hop. I koniś patrzy i tu. I tu. Teraz F6, skoczek H7, jak skoczek F4. Kasparow zagrał E5. Koniec G6, spokojny ruch. Pion E5 nie może grać, bo tu są wtrącenia. I wieżą wpadł na siódemkę. Olał tego pionka, zresztą pion nie może bić, bo zasłania wieżę, którą patrzy hetman rentgenem. Hetman C6, aha, obronił, ale goniec E5. Jak policzymy piony, piona nie ma. Pozycji nie ma, te figury stoją, a ten tu chłopak na aucie. I tu najlepszy ruch, hetman F2. Hetman F2 go zastrzelił. Grozi wieża, bije B7. Zaszalał. To już teraz kompletnie szaleje. Jak to mówię? Ojejeje. Harry szaleje. I prosty, nieskomplikowany manewr. Dania mata tuta. Zasłonił. Pan szachuj z drugiej strony. Wieżyczka na F1. Ten goniec
Nie broni teraz tych punktów. Grozi wieża F7, goniec C5. B4, uciekaj. Tam nie, no ale na czarne może pójść. I wieża D7. Nie będzie teraz ruchu hetman D7. Tu widzimy, jest przypadkowo słabość pierwszej linii. No chcę z H4 połączyć uczucia. A5. Cały czas jest wygrana. Cały czas jest wygrana. Można bić na A5. Zagrał H4. I Kasparow poddał. Nie ma co grać. Piona nie ma. Rekompensaty nie ma. Grożą maty. Na przykład na goniec G4. Może nastąpić skoczek E6 z nieukrywaną groźbą hetman H6. Na wieża D8, mat w 6. Doskonała partia Razuwajewa. Doskonała.